punkt porządku obrad to decyzja o uruchomieniu artykułu 7 ustęp 1 Traktatu o Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce. Chcę wskazać na to, że nie będzie procedury zgłoszeń sali i nie będę przyjmować pytań w ramach błękitnej karty. Przechodzimy po raz kolejny do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Timmermansa w imieniu komisji. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny, panie przewodniczący. Dziękuję parlamentowi za to, że wpisał ten punkt do porządku obrad. Nasze obawy zawarliśmy w naszych zaleceniach z lipca 2016 roku, grudnia 2017 roku, między innymi, ale nie zostały te obawy rozwiane. W związku z tym 21 postanowiliśmy uruchomić ten artykuł. 21 grudnia rząd podpisał nowe ustawy, które doprowadziły do jeszcze większych obaw dotyczących niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości. Krótko mówiąc, w ciągu 3 lat przyjęto w Polsce 13 ustaw, których skumulowany efekt polega na tym, że wymiar sprawiedliwości zostanie osłabiony trójpodział władzy, co wpłynie na cały system konstytucyjny, w szczególności Trybunał Konstytucyjny, sądy powszechne czy ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Teraz władza wykonawcza może interweniować w kwestiach kompetencji, składu i decyzji władz sądowych, co naszym zdaniem podkopuje zasadę trójpodziału władzy. Jeżeli na to tak spojrzeć, widać wyraźnie, że dochodzi do poważnego naruszenia praworządności. Te obawy są w pełni podzielane przez wiele organizacji europejskich i międzynarodowych, w tym Sieć Europejską Prezesów Sądów Najwyższych i Najwyższych Sądów Administracyjnych. Poza tym bardzo ciekawą lekturą jest opinia Rady Komisji Weneckiej z grudnia 2017 roku. 20 grudnia ubiegłego roku Komisja przyjęła propozycję zgodną z artykułem 1 traktatu. Jednocześnie Komisja przyjęła 4 zalecenia w ramach procedury praworządności, w których zaprosiliśmy władze polskie do rozwiązania problemów zidentyfikowanych w tym zaleceniu w ciągu 3 miesięcy. Komisja także postanowiła, że odwoła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ze sprawą o naruszaniu przez Polskę prawa europejskiego. Przekazaliśmy także jasną listę działań, które mogą podjąć władze polskie, by zaradzić tej sytuacji. Komisja uznaje, że polskie władze powinny przede wszystkim zwrócić uwagę na 5 podstawowych obaw i mogą to uczynić w następujący sposób. Poprzez opublikowanie 3 nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Na mocy praworządności żadne państwo nie może decydować, które orzeczenia Trybunału są publikowane, zwłaszcza jeżeli opublikowanie tych orzeczeń jest kluczem do wejścia ich w życie. Po drugie, przywrócenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego poprzez zapewnienie, że prezes tego Trybunału oraz jego sędziowie będą wybierani na mocy prawa. Zmiany ostatnich lat doprowadziły do całkowitej roszady w Konstytucyjnym Trybunale w sposób niekonstytucyjny, przez co nie jest on w stanie już prowadzić skutecznego przeglądu ustaw pod kątem ich zgodności z konstytucją. Poza tym zmieniono wiek emerytalny obecnych sędziów w Trybunale, przez co 40% obecnego składu sędziowskiego przejdzie przedwcześnie na emeryturę. To by była trzecia opcja. Oraz kompetencje prezydenta, które miałyby pozostać lub zostać zmienione. I również naprawdę nadzwyczajna procedura apelacyjna, która pozwala na ponowne otworzenie spraw i przezwyciężenie wyroków, które zapadły nawet 20 lat temu, nie ze względu na pojawienie się nowych faktów, ale ze względu na argument sprawiedliwości społecznej. To jest czymś niesłychanym w Unii Europejskiej. Po czwarte, należałoby zmienić ustawę dotyczącą sądów powszechnych, by zmienić nowy system emerytalny dla sędziów w sądach powszechnych, w tym kompetencje ministra
Sprawiedliwości, który może przedłużyć funkcję tych sędziów, co do których sobie tego życzy, oraz inne środki zaradcze. Piąty punkt. Zmiana ustawy dotyczącej Rady Sądowniczej po to, by nie kończyć przedwcześnie mandatów członków tej Rady i by sędziowie zostali wybierani przez innych sędziów, a nie przez polityków. Z przyjemnością chcę Państwa poinformować, że od stycznia bieżącego roku, to znaczy po zmianie w składzie rządu, władze polskie zaczęły znowu z nami rozmawiać. Po raz pierwszy w ciągu tych 2 lat naprawdę doszło do dialogu. I myślę, że powinniśmy dalej iść tą drogą i ten dialog powinien być prowadzony na wszelkich szczeblach. Spotkaliśmy się z premierem, z ministrem spraw zagranicznych, przewodniczący Juncker spotkał się z premierem, Vera Jourova spotkała się także na szczeblu ministerialnym z polską stroną. Ten dialog powinien być kontynuowany i mam nadzieję, że on doprowadzi do podjęcia odpowiednich działań, które zaradzą tym problemom przed końcem marca. Dlatego, że dialog, mimo tego, że może być przyjemny i intensywny, jest pożyteczny tylko wtedy, jeżeli w jego wyniku coś się zmienia, jeżeli są konkretne wyniki, więc czekam na konkretną reakcję ze strony Polski na nasze zalecenia. Nie mogę powiedzieć, mogę tylko mówić, jak ogromne znaczenie ma praworządność dla funkcjonowania Unii Europejskiej. To jest wstępny warunek dla ochrony wszystkich zasad podstawowych z artykułu 2. Jest to także wstępny warunek do zachowania wszystkich praw i obowiązków wynikających z traktatów i jest to także warunek konieczny dla wzajemnego zaufania, dla zaufania firm i obywateli do systemów prawnych wszystkich państw członkowskich. Odpowiednie funkcjonowanie praworządności, państwa prawa jest także kluczem do odpowiedniego działania rynku wewnętrznego i przyczynia się do klimatu odpowiedniego, przyjaznego dla inwestycji. Chcę przytoczyć orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w przypadku C46/16. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zinterpretował zakres artykułów 2 i 19 w kontekście zapewnienia niezależnego, niezawisłego wymiaru sprawiedliwości. Mogą mieć Państwo pewność, że bardzo ściśle wczytamy się w to orzeczenie w kontekście naszego dialogu z władzami polskimi. Chcę podkreślić, że Komisja nie podważa prawa jakiegokolwiek państwa członkowskiego do przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Każde państwo członkowskie może reformować swoje systemy wymiaru sprawiedliwości. Niemniej jednak, niezależnie od tego, jaki model się wybiera i jakie reformy się wprowadza, pełna zawisłość wymiaru sprawiedliwości musi być zagwarantowana zgodnie z przepisami i standardami europejskimi. Nie można powoływać się na argument, że jest konieczność zreformowania systemu sprawiedliwości, by wprowadzić dozór polityczny i kontrolę polityczną ze strony władzy wykonawczej nad systemem sprawiedliwości, który powinien zawsze być niezawisły. Dzisiejsze dyskusje i cały proces, który prowadzimy już od 2 lat, nie jest wymierzony tylko w Polskę. I muszę powiedzieć, że jestem smutny, zmartwiony tym, że zawsze jest to przedstawiane jako ofensywa tylko na Polskę czy Polaków. Po prostu mamy silną różnicę zdań z tym rządem Polski, a nie z polskim narodem. Komisja pracuje i Unia Europejska z Polską współpracuje i pracuje dla Polski i dla Unii Europejskiej. Nie mogę sobie wyobrazić, że Unii Europejskiej bez Polski. Potrzebna jest nam Polska w Unii i myślę, że także i Polsce potrzeba jest Unii Europejskiej. Niezależność polskiego wymiaru sądownictwa i przestrzeganie państwa prawa to główne zasady silnej Polski, to podwaliny silnej, niezależnej, suwerennej Polski w Unii Europejskiej. Nie ma sprzeczności między byciem aktywnym i pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i byciem suwerennym narodem i krajem. Najwyższy czas, żeby ten dylemat bezsensowny wreszcie rozwiązać i żeby o tym nie mówić. I wreszcie, na zakończenie, Komisja podkreśla również, że przestrzeganie zasad praworządności i czuwanie nad nimi to zbiorowa odpowiedzialność wszystkich europejskich instytucji. Dlatego cieszę się, że Parlament tak intensywnie zamierza się tym dzisiaj zająć. Wchodzimy w nową fazę międzyinstytucjonalną, która pokazuje, że mamy tutaj dzieloną odpowiedzialność. Muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj Komisja dała bardzo silne wsparcie dla większości państw w Radzie, bardzo silne wsparcie zachęcające obie strony, europejską i polski rząd, do
z rozwiązania problemu w drodze dialogu i naprawdę z serca sobie życzymy, żeby to stało się rzeczywistością. Cieszę się, że Parlament jest tak zdeterminowany, by bronić praworządności we wszystkich państwach członkowskich, w tym w Polsce. To leży w naszym wspólnym interesie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wiceprzewodniczący komisji. Teraz przechodzimy do mówców w imieniu grup politycznych. Jako pierwsza w imieniu EPL-u posłanka Metsola. Thank you, Mr. President. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przede wszystkim pragnę powiedzieć, że jest to dla mnie bardzo smutnym. Dla mnie, dla mojej grupy, że po raz kolejny tutaj zasiadamy, aby mówić o artykule 7 i o Polsce. O kraju, w którym urodziła się Solidarność w każdym znaczeniu tego słowa. My jednak nie możemy zamykać naszych oczu na to, co się dzieje. Nie w tym przypadku. Bardzo jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się w Polsce i muszę wyrazić moje szczere zaniepokojenie brakiem woli ze strony rządu polskiego w prawdziwy, konstruktywny dialog z Komisją Europejską, aby przynajmniej kontemplować zmiany, które są potrzebne. Po raz szósty jesteśmy tutaj i jesteśmy tutaj nie dlatego, że chcemy tu być, nie dlatego, że chcemy karać Polskę. Jesteśmy tutaj dlatego, że ktoś musi wstać i bronić obywateli polskich. My jesteśmy tutaj dlatego, że władze polskie pokazały małą wolę, aby się zmienić. Sytuacja się pogarsza. I widzieliśmy również bardzo wiele na przykład osób zasiadających w Trybunale Sprawiedliwości, którzy zostali w Sądzie Najwyższym, którzy zostali po prostu zwolnieni na przykład za pośrednictwem faksu. Także i to jest fakt, który podważa niezależność praworządności, niezależność wymiaru sprawiedliwości. Widzimy, że demokracja w Polsce jest zagrożona i to nie może dalej tak trwać. Polacy czekają, aż będziemy działać, a my musimy działać. Polski rząd idzie nawet tak daleko, że chciałby kontrolować narrację historyczną jako sposób, aby podsycać swoje, pielęgnować swoje cele nacjonalistyczne. Unia Europejska nie może przymykać oczu na to, co się dzieje. Jutrzejsze głosowanie będzie oznaczało, że w pełni popieramy decyzję Komisji, aby zastosować artykuł 7 wobec Polski. Nie musiało do tego dojść, ale niestety rząd polski nie dał nam wyboru. Nasza intencja jest taka, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Polska powróciła do samego serca Europy. Komisja jasno powiedziała, że chce, jest gotowa, aby rozmawiać, ale potrzebujemy konkretnych rezultatów ze strony Polski. My potrzebujemy uszanowania polskiej konstytucji, potrzebujemy niezawisłości polskich sądów. Nikt nie chce teraz Polski odpychać. My staramy się zrobić rzeczy dokładnie odwrotną, ale bycie członkiem Unii Europejskiej oznacza przestrzeganie wartości Unii Europejskiej. Oznacza również zaangażowanie w wartości europejskie oraz że elektorat nie daje wolnej ręki, aby robić co się żywnie podoba. Oznacza to również, że trzeba wysłuchiwać czasem krytycznych uwag. Jeśli jest się członkiem Unii Europejskiej, to trzeba wiedzieć, co na nią reprezentują, a my zawsze będziemy bronić wartości Jana Pawła II, Marii Skłodowskiej-Curie, Chopina, odwagi Lecha Wałęsy. Polscy bohaterzy są europejskimi bohaterami, dlatego też ja powtarzam, że to nie dotyczy tylko Polski. My wiemy, że jeśli praworządność miałaby upaść gdziekolwiek, to trzeba działać. Taka jest natura Unii Europejskiej, a my nie możemy na to pozwolić. Wiemy również, że jest wielka przepaść pomiędzy tym, co oczekują od nas obywatele europejskie, a mechanizmami, które są dostępne, aby zapewnić ich ochronę. I to jest coś, czym musimy się zająć. A sytuacja w Polsce po raz kolejny pokazała, że jest wielka potrzeba konkretnego mechanizmu, który by chronił praworządność, demokrację oraz prawa podstawowe w całej Unii Europejskiej. Nasze przesłanie pod adresem Polski jest jasne. Proszę nie odwracać się plecami do Europy. Proszę nie
budować murów tam, gdzie ich nie ma. Powróćmy wszyscy do stołu negocjacji, zaangażujmy się w aktywny dialog, rozdziałajmy w kontekście zaleceń komisji, tak aby obecna sytuacja mogła zostać uleczona tak szybko, jak to możliwe. I na zakończenie chcę powiedzieć jasno, że my nigdy, nigdy nie odwrócimy się plecami do Polaków. Vielen Dank, Frau Kollegin Metsola. Dziękuję bardzo koleżance Metsoli. Teraz bardzo proszę poseł Weidenholzer. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie komisarzu. Jakieś 2 lata temu nasza Izba rozpoczęła debatę w sprawie praworządności w Polsce. Są tu pewne trudności, a w międzyczasie widzimy bardzo dużą, że pogorszenie się tej sytuacji. Podczas gdy nasze obawy się nie zmieniły, a rząd kontynuuje swoją działalnością. Dialog nie nastąpił od już wielu miesięcy. Także i wiceprzewodniczący Timmermans ciągle wzywał o współpracę. Sytuacja się nie zmieniła. Może język nieco się zmiękczył i złagodniał, ale treści pozostały takie same. I dlatego też zastosowanie artykułu 7 nie nastąpiło nagle. Aktywacja artykułu 7 to jest wyjście ostateczne. My wiemy, że decydujemy się na to tylko i wyłącznie wtedy, gdy sytuacja jest poważna. Polacy zasługują na uczciwy, sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości. Żaden obywatel nie powinien odnosić wrażenia, że sędziowie są pod politycznym wpływem. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że może ma prawo do wolnego, sprawiedliwego procesu. Są też i inne sprawy, o których mówiliśmy kilka miesięcy temu. Przyjęliśmy rezolucję dotyczącą ataków na organizacje, które broniły praw reprodukcyjnych, represje wobec urzędników, a dziś koncentrujemy się na aspekcie wymiaru sprawiedliwości. Musimy powiedzieć jasno, uruchomienie artykułu 7 w przypadku Polski nie jest skierowane przeciwko Polakom. Jest to ostatni sygnał przeciwko rządowi, który systematycznie zaniedbuje obawy europejskie. Obawy, które powstały nie z inicjatywy brukselskich biurokratów. To jest jasny zapis w traktacie i zobowiązanie. Rząd, który nie przestrzega tego, kłamie swoich obywateli. Można wygrać wybory, ale tym samym zagraża się przyszłości. My w pełni stoimy za komisją, jeśli chodzi o uruchomienie artykułu 7. Vielen Dank, Herr Kollege Weidenholzer. Es folgt für 7 Minuten Herr Kollege Legutko. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no, rezolucja jest niedorzeczna, podobnie jak całe to nękanie Polski przez ostatnie 2 lata. No, problem jest taki, że ogromna część z Państwa w ogóle nie ma pojęcia tak naprawdę, co się dzieje w Polsce, o co chodzi, na czym polegają te reformy, dlaczego są przeprowadzane. Pan przewodniczący Timmermans bardzo długo się sprawą Polski zajmuje, a jednak no, braki informacyjne są tutaj zasadnicze. Ja spróbuję szerszy kontekst zarysować, nie wdając się w polemiki, bo w polemiki się już wdawałem. Proszę Państwa, gdy upadł komunizm, zaczęto budować w Polsce nowy system sprawiedliwości. Uznano, że najlepiej będzie, jeśli kontrolę nad tym systemem sprawiedliwości przejmą korporacje prawnicze. I one dostały władzę, jakiej nie dostały, jakiej nie miały w żadnym innym kraju europejskim. Po prostu takiej władzy nie miały, jaką dostały w Polsce. To było tyle dziwne, że niemała część prawników zachowała się fatalnie w systemie komunistycznym i powinna była zostać odsunięta. Tak się nie stało. Środowisko oczyści się samo, jak powiedział jeden z ówczesnych, skłonionych bardzo szanowanych prawników, ale środowisko się nie oczyściło. Do tej pory w Sądzie Najwyższym mamy sędziów, którzy gnębili opozycję demokratyczną w czasach komunistycznych.
Ta decyzja przyznania korporacjom prawniczym tak wielkiej władzy była ze strony ówczesnych prawodawców nas wszystkich straszną naiwnością. Myśmy sobie wyobrażali, że te korporacje prawnicze to jest jakaś chodząca sprawiedliwość, to jest ucieleśnienie, to jest ta kobieta z zasłoniętymi oczami i trzymająca wagę, czysty rozum prawniczy. No oczywiście to się okazało nieprawdą. Rada komunistów nie usunięto, pojawili się ich następcy i tak dalej, i tak dalej. No kto był cały ten system klientelizmu, kto się nie zgadzał, ten był marginalizowany, kto się naraził środowisku, był skończony. No takim oczywistym przykładem tego było, że prezesi sądów mieli absolutną władzę wyznaczania składu sędziowskiego. Co często, nie zawsze oczywiście, ale bardzo często, zbyt często oznaczało, że zanim proces się rozpoczął, już wiadomo było, jak się skończy. Mieliśmy największą ilość sędziów i największą przewlekłość procesową. Polska była jednym z krajów z największą ilością przegranych spraw przed europejskimi trybunałami. A wszystko wynikające właśnie z sposobu funkcjonowania sędziów. No i trudno się dziwić, że te korporacje, poczuwszy władzę, popadły w pychę. No każdy, jak ma taką władzę nieograniczoną, popada w pychę. Więc zaczęły się zachowywać jak podmioty partyjne, nie ukrywając swoich partyjnych sympatii, antypatii, co się odzwierciedlało również w sposobach rozstrzygania spraw. No, zasada niezawisłości sędziowskiej, która brzmi, jestem posłuszny tylko prawu, została w praktyce zmieniona w zasadę, mogę robić co chcę, a komu się nie podoba, przepraszam za wyrażenie, niech spada na drzewo. Znane są przecież przypadki sędziów na telefon. No, najbardziej bulwersujący przypadek to jest prowokacja dziennikarska. Zadzwonił do jednego z sędziów i podał się za współpracownika ówczesnego premiera Polski Donalda Tuska, przez co uzyskał od owego sędziego różne obietnice. Albo inny przypadek, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, który wydał orzeczenie w składzie, którego nie przewiduje żadne prawo, ani konstytucja, ani ustawa była obecna, żadna. I oczywiście po prostu było to zebranie towarzyskie przyjaciół prezesa i później dziwił się, że rząd tego orzeczenia nie opublikował. To skandal, bo przecież mi wszystko wolno, prawo to ja. No, proszę Państwa, no to są patologie, no nie można tego tolerować. Szczytowym momentem tego mariażu korporacji prawniczych i partii politycznej był skok na Trybunał Konstytucyjny, który miał doprowadzić do praktycznie politycznej kontroli Trybunału na wiele lat naprzód, skok dokonany przez poprzedni rząd, zupełnie monstrualny z punktu widzenia rządów prawa i widzenia prawa. W tej Izbie ani w Komisji Europejskiej nie było żadnej reakcji. Natomiast, że uniemożliwiliśmy ten skok, wprawiło większość państwa w moralne oburzenie graniczące z histerią. Ja już mówiłem, prawda, wielokrotnie, że no to jest, dlategoście się państwo nie uważali, że to byli koledzy, prawda, to byli stronnicy polityczni. No, zasada podwójnych standardów jest tak naprawdę jedyną zasadą, która jest tutaj konsekwentnie przestrzegana. Proszę państwa, to co się dzieje w Polsce, to jest reforma systemu sprawiedliwości, reforma spóźniona przynajmniej o 25 lat, systemu, który od początku działał źle, bo był źle pomyślany. Więc kto mówi, że w Polsce były rządy prawa, a dopiero później, jak się władza zmieniła, to sytuacja się pogorszyła, ten mówi nieprawdę. Było fatalnie, teraz jest próba zmiany tego stanu rzeczy i żadne z rozwiązań nie jest oryginalne. Każde z nich w jakimś tam zakresie występuje w jakimś kraju europejskim. Dlatego nie dziwcie się, drodzy państwo, że polscy obywatele, jak słuchają debat o Polsce tutaj, w tej Izbie, słyszą wypowiedzi moich szanownych kolegów z pierwszego rzędu, z przedstawicieli komisji, to wpadają w osłupienie. To, co mówicie państwo, nie ma się nijak do rzeczywistości, w której Polacy żyją. Mówicie o jakiejś Polsce, której nie ma, mówicie o jakimś rządzie, który nie istnieje. Jesteście natomiast traktowani państwo jako ci, którzy bronią starego ustroju.
jak obronią ancien reżimu, którego wszyscy mają dość. I proszę to przyjąć do wiadomości. Ten ancien reżim już nie wróci, bo się skompromitował. Więc nie warto go bronić, bo on jest nie do obrony. Vielen Dank, Herr Kollege Legutko. Dziękuję bardzo posłowi Legutko i teraz posłanka Intveld. Thank you, Chair. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Po tym wszystkim chciałabym potwierdzić to, co powiedziała Roberta Metsola, znakomite wystąpienie. Grupa ALDA z zadowoleniem przyjmuje decyzję komisji w sprawie zastosowania artykułu 7 w związku z sytuacją w Polsce. I niestety od ostatniej naszej debaty na ten temat bardzo niepokojące rzeczy się wydarzyły. Kontrowersyjna ustawa dotycząca Holokaustu, kwestie związane z aborcją. Zastanawiam się, jak to się ma do tego, o czym pan mówił, panie pośle Legutko. Rada musi działać szybko, ponieważ za każdym dniem demokracja, praworządność są niszczone jeszcze bardziej, więc nie możemy sobie pozwolić tu na żadne opóźnienia. Tu wszyscy na nas patrzą, wszyscy się zastanawiają, czy Unia Europejska rzeczywiście będzie bronić swoich wartości. Komisja wystosowała już termin, marzec 28, ale chciałabym się dowiedzieć, jakie są konsekwencje dla współpracy policyjnej, sądowniczej, jeśli wymiar sprawiedliwości w Polsce nie może być uznany za niezależny, ponieważ przecież władze państw członkowskich współpracują na zasadzie założenia, domniemania zgodności, a nie pretensji, roszczenia sobie pretensji do takiej zgodności i przestrzegania przepisów. Natomiast ta sytuacja jest po prostu pod minowaniem naszej twarzy jako wspólnoty wartości. I dlatego zastanawiam się, pośle Weber, dlaczego pan jest tak krytycznie nastawiony do Polski, ale pan broni Orbana. Antysoros, antysemicki, antymigrancki, takie kampanie on prowadzi. Myślę, że EPL musi sobie wybrać, po której stronie stoi. I w końcu nadszedł najwyższy czas, abyśmy mieli neutralny mechanizm, obiektywny mechanizm obrony wartości Unii Europejskiej. Opieramy się tutaj na mechanizmach z 2016 roku. Wzywamy Komisję Europejską, aby zaprezentowała taki mechanizm tak szybko, jak to możliwe, i aby nie czekała z tym do końca roku. Dziękuję bardzo. Vielen Dank, Frau Kollegin in Feld. Dziękuję bardzo i teraz bardzo proszę, posłanka Spinelli. Dziękuję. Niektórzy mogą powiedzieć, że uruchomienie artykułu 7 jest to tylko gest werbalny, ponieważ koniec końców nie będzie jednomyślności w Radzie. Ale ja tak nie myślę. Choć wiem, jakie jest ryzyko niemocy, to ten parlament musi się wypowiedzieć, jeżeli zauważy, że dane państwo członkowskie pogwałca artykuł 2. Dysydent wschodu, Havel, uczył nas, że istnieje władza niemocy i tę władzę niemocy chcemy wykonywać, żeby zaapelować i do rządu polskiego i do wszystkich innych rządów, którzy chcą przekreślić państwo prawa, włącznie z Węgrami. Parlamenty to nie są, nie mają monopolu legitymacji prawnej i dzielą swoje uprawnienia w trójpodziale władzy. W demokracji nie ma takich praw, które narzucałyby jednolitą wizję historii narodowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo posłance Spinelli i teraz 2 minuty posłanka Keller. Rzeczywiście wielokrotnie w historii Polska była liderem, jeśli chodzi o praworządność w Europie. Polska była pierwszym krajem na naszym kontynencie, która miała nowoczesną konstytucję i ustanowiła jednocześnie niezawisłe sądy. Polska ma również długą, dumną tradycję, jeśli chodzi o oddolne ruchy od oporu przeciwko okupantowi niemieckiemu aż po Solidarność. Niestety teraz najwyraźniej zapomina się o tym i nie dba się o przyszłość tego kraju.
w tym samym odciąga się Polskę od demokracji, od przestrzegania praw i to jest wielkie zagrożenie. Ale Polska to jednak coś więcej niż sam rząd polski. A my jako Parlament Europejski, jako Unia Europejska musimy popierać tych sędziów, którzy walczą ze swoimi dymisjami. Musimy walczyć również z tymi, którzy musimy wspierać tych, którzy walczą o puszczę. Musimy walczyć również na rzecz kobiet, które chcą bronić prawa do własnego ciała. My musimy również robić wszystko, co możemy, aby bronić praworządności, ponieważ jeśli państwa własny rząd nie chce przestrzegać podstawowych standardów, co robią ludzie? Ludzie zwracają się do Europy i dlatego też popieramy komisję i uruchomienie artykułu 7. A jeśli Rada wywiąże się ze swoich zadań wobec Rady, wówczas zajmie się tym wszystkim parlament, tak jak obiecaliśmy to w listopadzie. I proszę pamiętać, że obywatele oczekują od nas przestrzegania odpowiednich standardów, które definiują nas jako Europejczyków. To jest wielkie zobowiązanie, które leży po naszej stronie. Nie tylko jeśli chodzi o Polaków, jeśli chodzi o wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Oni wszyscy mają prawo do niezawisłych sądów, oni mają prawo do zagwarantowania swoich praw i to jest coś, o czym musimy pamiętać. Vielen Dank, Frau Kollegin Keller. Dziękuję bardzo. I teraz poseł Farage. 2 minuty. Proszę o mikrofon. Dziękuję bardzo. Ciągle słyszę tutaj prawa człowieka, demokracja, praworządność. 2011 rok, gdy dziennikarze w Polsce byli zatrzymywani, zwalniani za to, że przeciwstawiali się rządowi. Nic nie zrobiono wtedy wówczas, że komisja nic nie zrobiła, bo przecież poseł Tusk był zwolennikiem Unii Europejskiej. No ale tylko pojawia się Prawo i Sprawiedliwość i nagle jest jakaś krytyka pod adresem Unii Europejskiej i tylko dlatego, że chce się pozbyć komunistów, nagle mamy już konkretne działania, więc artykuł 7 i mówimy o prawach demokratycznych. Zresztą taka sama wygląda ta sytuacja na Węgrzech, gdzie Orban słusznie odrzuca program kwotowy narzucający migrantów, a teraz nagle, no być może prawdziwy powodem jest Soros, który jest najbardziej niebezpiecznym człowiekiem w zachodniej demokracji, który tutaj się pojawia bardzo często. I rzeczywiście w każdym państwie członkowskim mówi się o nadużyciach. Oj, zapomniałem, Katalonia. Tyle ludzi, dlatego że pojawiło się w niedzielę rano i wyraziło swoją opinię, zostało zatrzymanych przez policję. Jasne łamanie praw człowieka, panie Timmermans, i absolutny brak poczucia dla jakiegokolwiek procesu demokratycznego. Jednak w tym przypadku pan mówi, to nie jest nasza sprawa. Ale oczywiście to jest rząd proeuropejski, tak więc tutaj widzimy, że tylko i wyłącznie wybiórczo działa ta krytyka. Dzisiaj pan powiedział, że Wielka Brytania zmieni nazwę i wróci. No, jak patrzymy, jak państwo traktują Polskę, to myślę, że nasza odpowiedź musi brzmieć nie. To, co się dzieje w przypadku Polski, to jest doktryna Breżniewa ograniczonej suwerenności i myślę, że będziecie się dalej buntować przeciwko temu systemowi, koledzy z Polski. Vielen Dank, Herr Kollege Farage. Dziękuję bardzo posłowie Farage i teraz bardzo proszę poseł Żółtek. Nie będę polskiego rządu chwalił ani ganił, bo tak naprawdę należy mu się jedno i drugie. Ja chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię wolności, którą grupa urzędniczków chce zabrać Polsce, innym krajom i wszystkim i większości tu obecnych posłów. Ci urzędnicy uznali, że skoro mają tak wysokie pensje, to są upoważnieni do tego, by rządzić tymi, którzy ich mianowali. Jeśli wy, wybrani przedstawiciele narodów, pozwolicie, by ci urzędnicy wygrali w wewnętrznych sprawach Polski, to za chwilę podporządkują oni sobie również i wasze kraje. Zamiast rządzić w imieniu narodów, będziecie służącymi Komisji Europejskiej. Będziecie służyć grupie urzędników.
urzędników, których ego po mianowaniu ich na komisarzy urosło tak niebotycznie, że uznali się władcami narodów i krajów. Niektórzy szefowie grup parlamentu są powiązani z tymi urzędnikami. I oni tak zagłosują, jak się z nimi mówili. Ale większość posłów nie jest powiązana. Nie dajcie kupić swojej i swoich krajów wolności szantażem reelekcji czy lojalnością partyjną. Dziękuję. Vielen Dank, Herr Kollege Szoltek. Dziękuję bardzo posłowi Żółtkowi i teraz jedna minuta poseł Korwin-Mikke. Dziękuję, panie przewodniczący. Pan Franciszek Timmermans ma absolutną rację, mówiąc o zagrażaniu prawa w Polsce. Dlatego jutro rzucam Parlament Europejski i wracam do Polski walczyć z naciągającą dyktaturą PiSu. Ale wy mi w tym przeszkadzacie. Wy mi w tym przeszkadzacie. Nie znacie sytuacji w Polsce. Każdy was nacisk na rząd PiSu wzmaga jego popularność. Niedługo dzięki panu, panie Timmermans, dojdą do większości konstytucyjnej. Dzięki panu. To wy chcieliście w Polsce demokracji. Gdyby w Niemczech panowało cesarstwo, to Adolf Hitler byłby w Pałacu Cesarskim tylko raz do roku na konkursie akwarelistów. To dzięki demokracji tacy ludzie jak Hitler, Obama, Trump dochodzą do władzy. To dzięki panu, panie Timmermans. I dlatego musimy z tym walczyć, a poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Herr Kollege Korwin-Mikke, ich rufe Sie zur Ordnung, der Vergleich, den... Pośle Korwin-Mikke, porównanie, którego się pan dopuścił, było nieparlamentarne, wzywam pana do porządku. A teraz oddaję głos przedstawicielowi komisji Timmermansowi. Mr. President, we have made clear why we believe Article 7.1 was warranted. Panie przewodniczący, powiedzieliśmy jasno, dlaczego chcieliśmy uruchomić artykuł 7. Prowadzimy dialog z polskim rządem, by rozwiązać te problemy. Komisja jest bardzo w to zaangażowana. I to, co ciekawe, to to, że od samego początku tego procesu mnie ostrzegano. Mówiono mi, nie rób tego, bo doprowadzisz do polexitu. Nie rób tego. Naród polski nie wytrzyma, nie będzie popierać Unii Europejskiej, jak to zrobisz. A w sumie wsparcie dla Unii Europejskiej od tego czasu się zwiększyło. Takie są fakty. Więc czy naprawdę Polacy rozumieją, że pan Farage, który tak kwieciście mówię, popierając ich rząd, jest kimś, kto chce zniszczyć Unię Europejską? Czy Polacy rozumieją, kto będzie najpierwszą ofiarą takiej złamanej Unii Europejskiej, zważywszy na demokratyczne, na geograficzne położenie? To będzie Polska. Czy Polacy rozumieją, że najlepszym przyjacielem pana Farage'a jest Władimir Putin? Czy Polacy to wiedzą? Czy Polacy wiedzą, że zdaniem pana Farage'a, tak, to ciekawe. You don't like, you just try. Jak się mówi coś, co panu się nie podoba, to pan przerywa. Pan tak naprawdę podziwia Władimira Władimirowicza. Wypowiedzi pana posła Farage'a poza mikrofonem. Pan chyba mi przerwa, dlatego że stoję koło pana, ale tak czy owak, chciałbym powiedzieć, że Unia Europejska nie przeżyje bez Polski. Polska ma strategiczne pole zainteresowania w byciu członkinią Unii Europejskiej. Polaków nikt nie oszuka, oni to świetnie wiedzą, oni to naprawdę świetnie wiedzą. I mimo wszystko są takie momenty, tak naprawdę jest tylko określony zakres mydlenia oczu, ile ludzie są w stanie znieść. Wiem, że to, co powiedział poseł Farage, ja szanuję jego opinię, natomiast chciałbym również powiedzieć, że teraz ci, których nazywa przyjaciółmi, musi też zrozumieć, jaki plan mają jego przyjaciele, a wydaje mi się, że tego planu nie podzielają Polacy. Dlatego apeluję, żeby rząd polski zobaczył, gdzie ma prawdziwych przyjaciół, a jego prawdziwi przyjaciele to nie są ci, którzy chcą rozbić Unię Europejską. Vielen Dank, Herr.
Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Na zakończenie debaty zgłoszono trzy rezolucje. Jedna z komisji LIBED, druga z grupy EKR i trzecia z grupy ENF. Zamykam debatę. Głosowanie odbędzie się jutro. Następny punkt porządku obrad. Oświadczenie wysokiej przedstawiciel odnośnie priorytetów Unii Europejskiej na posiedzenie Rady.